Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Was 8 marca, Dzień Kobiet. Przybywam złożyć wszystkim moim kochanym kobietkom najlepsze życzenia. I panom też, aby im kobietkom było dobrze. Bo jak im kobietkom będzie dobrze, to i panom też będzie dobrze. Tutaj wiele nie pogadamy, bo strasznie wieje. Łeb urywa, ale to dobrze. Ponieważ, nie wiem czy wiecie, jest to wiatr, który odgoni nam zimę. Więc wiosno nadchodź, my jakoś damy radę. A ja uciekam, bo mi normalnie urywiałem. No i wiedziałam, że tak będzie. Powiedziałam wczoraj, że już czuć wiosnę, że już zapach, że wibracje, że już jest pięknie. No, nie wiem po co ja to mówiłam. Teraz intensywnie działam z łopatą. Jeszcze staram się nie spóźnić do przedszkola, ponieważ dzieci rano dzisiaj mają wyjazd. A tu wciąż pada i w ogóle mi nie pomaga. No, także nie wiem jak wy, ale ja ten zapach wiosny nie czuję. Absolutnie, absolutnie. W ogóle gdzie tam do wiosny? W ogóle to jest środek zimy. Nie zapeszajmy, nie zapeszajmy, ale no bez jaj. Bez jaj, serio, serio. I to jeszcze w piątek. Takie. Hej, hej, dzień dobry. Słyszycie? To wiosna! Ptaszki, żabki, chrząszczyki. Wszystko się budzi do życia. Witam Was bardzo serdecznie w dzień astronomicznej wiosny. Mam nadzieję, że tym razem nie zapesza. Jest naprawdę ciepło. Ja już jestem rozpięta, nie wiem ile jest stopni, ale przyznam szczerze, że ja się trochę zmęczyłam biegając za psem, który też się chyba zmęczył. W każdym razie jest, udało się, przeżyłam kolejną zimę. Już teraz będzie tylko lepiej, już teraz będzie tylko z górki. Po prostu już nie mogę się doczekać zrzucenia tych wszystkich kurtek, ciężkich butów. Chociaż jak widać pogoda u nas jest taka jakaś zamglono-przydymiona, ale nie szkodzi, jest ciepło. Jest fajnie, jest poniedziałek, nie ma to jak rozpocząć poniedziałek początkiem wiosny. Jak spełnienie moich marzeń z ostatnich no kilku miesięcy powiedzmy od jakiejś tam ciepłej jesieni. Także no, witam, witam. Mam nadzieję, że macie tak samo pozytywny nastrój, tak samo banana na buzi, tak samo cieszycie się, bo co? Bo zaczynamy kolejny tydzień, który będzie na pewno super. Ja Wam to gwarantuję. I no nie może pójść nic źle, ponieważ zaczyna się wiosna, więc nie ma takiej opcji. Nie ma, sorry. Nawet jeżeli planowałeś, że coś się spierdzieli w tym tygodniu, no to na to nie licz. Chociaż ja szczerze przyznam, że właśnie taką mam nadzieję, że w tym tygodniu już nic się nie spierdzieli. Niedziela? Nie, nawet nie. Sobota. Zeszłego tygodnia, już pomijając fakt, że miałam egzaminy, wróciłam, mam nadzieję, że dobrze napisałam, ale to, co się stało w domu, to ja po prostu sobie usiadłam, otworzyłam desperadoska i powiedziałam do znajdujących się wokoło mnie osób, pakuję się i jadę w Bieszczady. Tak miałam dosyć ostatniego tygodnia. Co się działo, to Wam powiem, jak skończę spacerować, bo teraz jako odpowiedzialny właściciel mojego psa, tak, zamierzam poświęcić mu czas na rzucanie kija, zabawę, trening i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście rozkoszowaniem się będę się ja rozkoszować tym cudownym zapachem wiosny. No niesamowite, niesamowite. Pojawiam się, możemy się napić razem wspólnie ciepłej, pachnącej kawki. No tak, ciebie też dawno nie było, nie? Już do wyjścia się szykuję, proszę bardzo, jak w hotelu. Otwórz, zamknij, co chwilę tylko. Odkąd zaczęła się wiosna, to kot teoretycznie wchodzi, wychodzi, znaczy nie teoretycznie, praktycznie, tak naprawdę to rano tylko mnie wypuść, 15 minut potem wraca, zagląda do miski, jest śniadanko, zje, wypuść. Po godzinie pojawia się, wpuść, zajrzysz do miski, no nic się nie zmieniło, więc wypuść. No i tak przez resztę dnia systematycznie co godzina, półtorej, wpuść, wypuść, wpuść, wypuść. No ale
Cóż, w ogóle to jeszcze raz cześć, super fajnie, że się widzimy. Długo mnie tu nie było, pojawiam się po 3-4 miesiącach przerwy, może nawet nie, może więcej, nie wiem. Szczerze mówiąc nie wiem, wiem, że ostatnie co starałam się kręcić to były vlogi z przygotowań do świąt, ale ze świętami i tak dalej, ale przyznam szczerze, że już to wszystko pokasowałam, bo stwierdziłam, że no, nie wrzuciłam tego, więc bez sensu jest w pierwszy dzień wiosny wrzucać jakieś tam grudniowe rzeczy, które się u nas działy, więc no, że tak powiem, wszystko przepadło, poszło. No nie było... Ja pierdzielę, co on robi. Na środku ulicy, zaraz Wam to pokażę, na środku ulicy się rozwalił. Nie wiem, czy zobaczycie to. Czy widać... Waćpana kota. Że wezmę firankę. Sorry za niezbyt czyste okno, ale to właśnie kot ciągle tutaj drapie. Tak, on się też cieszy promieniami słońca. Już wstał, może coś usłyszał, może coś zobaczył, ale przed chwilą po prostu leżał i tarzał się w promieniach słońca. Jest tak samo szczęśliwy, jak i ja tym faktem, że mamy już wiosnę. W każdym razie mega. Mega stęskniłam się już za vlogowaniem, za przychodzeniem tutaj do Was, no ale przyznam szczerze, że po prostu, no trzeba to otwarcie powiedzieć. Poległam, sromotnie poległam. Wielokrotnie pisałyście mi, pisaliście, że jesteście ze mnie dumni, że tyle rzeczy mi się udaje robić, tutaj dwa kanały, szkoła, praca, dzieci, dom. No i tak było przez pewien okres czasu, ale w pewnym momencie ja się już poczułam tak zmęczona, że każda moja czynność, którą musiałam wykonać codziennie, po prostu ja się czułam taka rozdrażniona, wypalona na każdym możliwym kierunku mojego życia, na każdym możliwym etapie, w każdym możliwym przedsięwzięciu. Nie czułam w sobie takiej kreatywności, takiej radości z czegokolwiek, co robiłam. Mimo, że i vlogowanie, czy ASMR, czy cokolwiek sprawia mi ogromną radość, satysfakcję, jest to w ogóle super, bardzo lubię to robić, ale w pewnym momencie było już za dużo. Im szkoła stawała się bardziej intensywna, bo dochodziły długie godziny praktyk spędzonych w szpitalach, w przychodniach, tym mniej czasu miałam na dom, żeby wszystko ogarnąć. I stresowało mnie to, że obiad nie jest gotowy, że nie zdążyłam zrobić zakupów, że zapomniałam gdzieś tam za jakieś dodatkowe zajęcia zapłacić. Nie wiem, spóźniłam się z opłatami za wywóz śmieci, czy no nie wiem, teraz tak oczywiście przykłady z kosmosu wyciągnięte, bo no, zdarzało się spóźnić z opłatą za śmieci, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że po prostu już było tego tak dużo, że wszystko doprowadzało mnie do takiego stanu, że miałam ochotę po prostu się spakować, pojechać w Bieszczady i powiedzieć nara. Więc no gdzieś na którymś froncie musiałam zrezygnować. No i niestety padło na vloga. Bardzo mi przykro z tego powodu. Wybrałam ASMR ponad vloga. Z tego też powodu, że sam proces tworzenia ASMR powodował takie jakby rozluźnienie dla mnie, takie też wyciszenie w momencie, kiedy widzów tam... Ori! Nie! Nie wolno! Wyrzuciłam słoik od majonezu. Ori! A mam taki 3-stopniowy śmietnik. Szkło mam na samym dole, a musiałam odkręcić, bo wieczko oczywiście poszło do plastiku, które jest na samej górze, więc teraz ten cały czas dzioba wkłada do słoika z majonezem. W każdym razie, gdzie my byliśmy? Rozproszył mnie ten zwierz. Gdzie my byliśmy? A, że sam proces tworzenia ASMR po prostu był dla mnie też swojego rodzaju odskocznią, relaksem i samej mi to osobiście sprawiało takie wyciszenie po prostu. I no, a vlog to jednak cały czas coś trzeba było tutaj intensywnie myśleć, o czym powiedzieć, a czego absolutnie nie powiedzieć. Wiecie, jak to jest w internetach, nie? Chociaż przyznam szczerze, że jakoś ja nigdy nie stroniłam od tego, by ukrywać jakieś swoje poglądy, o czym doskonale wiecie. No, to jesteśmy. To znaczy ja jestem. Mam nadzieję, że wy też jesteście. Jeszcze.
byłoby mi mega miło. W każdym razie mamy już wiosnę, ja się mega cieszę. Boże, na czym my to stanęliśmy? Na czym my to skończyliśmy? I teraz to jest tak, jeżeli się nie kręci tyle czasu, to jest tak jak ze znajomym, którego się na przykład bardzo dobrze widziało, ale widziało, znało, ale nie widziało załóżmy rok czasu i nagle się spotykacie na ulicy i jest takie pytanie, co u Ciebie? Dobrze, a u Ciebie? Dobrze, ewentualnie nie dobrze, ale to rzadko kto tak mówi w pierwszych słowach mego listu, więc no tak, co u mnie? No dobrze, dobrze i takie czuję się jakbym... Jakbym pierwszy raz w życiu vloga kręciła, tak mi jakoś sztywnie... No, ale... wiecie, mamy zaraz kwiecień i ostatnio do mnie doszło, że właśnie w kwietniu będzie 3 lata, odkąd wprowadziłam się do tego domu, odkąd przeniosłam się z Anglii do Polski. 3 lata. Ja się wciąż czuję jak... newbie, jak świeżynka, wszystko jeszcze mnie wciąż, zaskakuje, jeszcze potrafi mnie zaskoczyć, co często jest na niekorzyść, ale no cóż. I powiem Wam, że mega tęsknię za Anglią, mega tęsknię za moimi przyjaciółmi, znajomymi, za miejscami, za sposobem bycia i życia. Ale z kolei tutaj nawiązałam mnóstwo fantastycznych kontaktów. Mam naprawdę taką paczkę bliskich mi osób. No jeszcze chyba za wcześnie jest to nazwać przyjaźniami, ponieważ no nawet nie wiem, czy rok czasu się trzymamy, ale jest tak nas 6 dorosłych, 4, 2, 3, 4, 5 dzieci. No i są jeszcze takie osoby mniej bardziej dochodzące, no ale jest nas taka fajna grupa, fajnie się zgraliśmy, bardzo często ze sobą spędzamy czas, bardzo często spędzamy weekendy, też jest właśnie fajnie, że dzieci chodzą jakby razem do przedszkola, więc też bardzo dobrze się znają, dogadują, nie ma też problemu z tym, że na przykład ja muszę iść do szkoły i mama akurat nie może i Boże, nie pójdę do szkoły, nie mam co zrobić, bo zawsze któraś z tych koleżanek tego mojego maluszka przygarnie, bo starszy to już sam sobie ogarnia, pozostanie w domu, z czego bardzo się cieszy, no, nie ma co ukrywać, chyba każdy z nas w wieku 15 lat tylko czekał na okazję zostania samemu w domu. Także, no słuchajcie, 3 lata minęło odkąd jestem w Polsce. To jeszcze nic. Mija 3 lata odkąd rozpoczęłam studia. Wyobrażacie sobie, że ja już jestem na finiszu, że ja już zaczynam pisać pracę licencjacką, która by the way mega mnie przeraża i w ogóle, ale o tym później. Zaczynam pisać pracę licencjacką. Za ponad pół roku będę się bronić. Nie, za rok czasu, tak? Jakoś zimą przyszłą, a dopiero mamy, no dobra, to powiedzmy niecały rok czasu będę się bronić, będę zdawać egzamin zawodowy, gdzie pamiętam, jak ja szłam na te studia i ja sobie myślałam, Boże, jaka to daleka droga. Ja nie wiem, czy ja dożyję w ogóle do końca tych studiów i pamiętam, że myślałam, że może gdzieś jeszcze nawet w połowie odpadnę, zrezygnuję albo dam sobie z tym spokój, bo to przecież tyle czasu. A tu patrzcie, już końcówka. I pamiętam, że z takim strachem w oczach szłam na te studia, bo pielęgniarstwo nie było jakby nigdy moim obiektem zainteresowań. Natomiast teraz jakby nie widzę siebie w żadnym innym zawodzie. Tak mnie to pochłonęło, tak mnie to wciągnęło, tak mi się to spodobało, że już nie mogę się doczekać, już przebieram nóżkami, kiedy zdam ten egzamin i rozpocznę pracę w szpitalu. Bo nie wiem, czy ktoś z Was pamięta, jak ja zaczynałam te studia, to moim jakby punktem, takim głównym punktem, dla którego rozpoczynałam te studia, było to, że chciałam iść bardzo w medycynę estetyczną. Myślałam, że zrobię sobie taki dyplom pielęgniarki po to, aby kłuć ludzi, ale nie w
w sensie leczniczym, znaczy też, bo wiadomo, skóra bez zmarszczek to jest przepiękny lek na całe zło dla każdej pani. Ale natomiast na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie męczyć się z otwieraniem własnego gabinetu. Sami wiemy, jak teraz jest ciężko, jeżeli chodzi o takie małe firmy, otwieranie małych firm. Rząd nam to przepięknie pokrzyżował plany, jeżeli ktoś chciałby otworzyć sobie jednoosobową małą firmę. Przecież te podatki same to... Zresztą, nie w tą stronę chcę iść. Każdy z nas wie, jak jest, a jak nie wie, to im mniej wie, tym lepiej żyje. Także tak, wizja w ogóle kosmetyczno-kosmetologiczna, jakaś pięknościowa, odeszła totalnie. W ogóle mnie to nawet nie interesuje. Teraz mi się marzy właśnie praca na oddziale, praca w szpitalu albo praca... jeszcze do końca nie potrafię się jakby określić, w którym dokładnie kierunku. Natomiast jestem określona, w którym kierunku na pewno nie, więc to już i tak jest plus, to już i tak jest dobrze. Natomiast po głowie kołaczą mi się takie cele, że albo bym chciała pracować jako pielęgniarka na oddziale na ojomie noworodka, czyli w położnictwie gdzieś, albo bym chciała pracować jako pielęgniarka anestezjologiczna przy tych wszystkich operacjach, znieczuleniach i tak dalej. Te kierunki jakby najbardziej mnie kręcą. Również wyobrażam sobie siebie jako pielęgniarkę zabiegową, co też wiąże się z fajnymi godzinami pracy, bo to jest chyba od 7 do 14, no, jeszcze zależy w jakim szpitalu. A w każdym razie gdzieś w tych kierunkach siebie widzę, jaką będę robić specjalizację, to jeszcze zobaczymy. W każdym razie tak, jeszcze właśnie teraz mnie czeka obrona pracy, najpierw ją muszę napisać, ale już do maja mam już oddać pierwszy rozdział pracy licencjackiej, więc no... Więc muszę obronić tą pracę, zdać egzamin i mogę już przystąpić do eksploracji szpitalnych oddziałów. Z czym również nie ma problemu, bo oczywiście pielęgniarek bardzo brakuje, więc można sobie teraz wybierać i przebierać. Natomiast potem od razu po zakończeniu egzaminu składam papiery na magisterkę, więc jeszcze kolejne 2 lata przede mną nauki. No i po przepracowanym roku czy dwóch, bo to różnie jest, w zawodzie jeszcze będę robić specjalizację w danej dziedzinie. Mam nadzieję, że już wtedy będę wiedziała, w którym kierunku dokładnie chcę iść. Także tyle, jeżeli chodzi o moje studia. No patrząc na zegarek, ile ja tutaj nawijam, to wypadałoby już kończyć tego vloga. Wyszła w sumie taka kawkowa pogadanka, ale... No, jak tu powrócić, nie streszczając jakby tych ostatnich miesięcy, których mnie nie było. Chyba, że ja już wspominałam o tym wcześniej, ale chyba nie. Skleroza zaawansowana. W każdym razie tak. Chciałabym wrócić tutaj. Chciałabym się z Wami widywać. Chciałabym powrócić do takiej systematyczności, ale też nie mogę obiecać, że mi się to uda, ponieważ teraz poza tymi moimi wszystkimi obowiązkami, które mam i szkołą i praktykami, doszło jeszcze pisanie pracy licencjackiej. W każdym razie jeszcze tyle rzeczy chcę Wam powiedzieć i tyle tematów poruszyć, że no po prostu zaraz trzeba będzie tu uciąć i życzyć Wam miłego wieczoru. No i zaraz naładować aparat, bo widzę, że już bateria miga. I nagrać jakąś dalszą część, bo po prostu ja... Boże, jakbym z buszu gdzieś wyszła, jakbym nie gadała z nikim przez lat tyle. No z Wami na pewno. Także ciężko mi jest streścić, ale no nieważne, dobra, bo tu się, widzicie, się plączę po prostu jak tak zwane G w przeręblu, bo tyle mi się ciśnie tematów i słów na usta, a chcę to zrobić szybko, nie zanudzać, nie rozwlekać, a mimo wszystko zdać sprawozdanie, no tak. W ogóle, tak a propos już w ogóle, odskakując od
tematu. Wyobraźcie sobie, że jakieś kilka tygodni temu coś szukałam właśnie na moim kanale vlogowym, bo też chciałam właśnie zobaczyć na czym, gdzie stanęłam i tak dalej, bo ja się zbieram już za nagranie tego vloga tak naprawdę 2 tygodnie. Ale co siadam przed kamerą, to albo mnie zacina i nie wiem jak zacząć, w którym miejscu zacząć, skąd zacząć, albo po prostu, co myślę, może już nie zaczynać w ogóle. Ale dzisiaj, korzystając z pierwszego dnia wiosny, ze słońca, z tej energii, która we mnie wiosenna wstąpiła, postanowiłam, że raz kozie śmierć, zaczynamy tak jak siedzimy przy kawie. Ale i znowu, wracając, wlazłam na właśnie swój vlogowy kanał i odszukałam czasy w filmikach, gdzie mój Kajtek był malutki. On się dopiero urodził, ja z nim siedziałam wtedy w domu, ja to wszystko nagrywałam, już pomijam, że po prostu te moje vlogi były fascynujące, no ale takie kiedyś były YouTuby, że się chwaliło zakupem skarpetek, ale nie o tym chcę powiedzieć. Chcę powiedzieć o tym, że ja sama z taką wielką przyjemnością oglądałam te filmy, patrzyłam jak Kai, który dopiero zaczynał mówić i w ogóle mówił po angielsku, boże, ten sweter mnie zaraz zje i udusi. I on mówił w ogóle po angielsku, ten jego polski to był taki prawie w ogóle wcale. I był taki, fajnie mi było wrócić do tych filmów i to mnie właśnie nawet pchnęło do tego, że to jest mega pamiątka, super pamiętnik, że nie warto rezygnować, bo kiedyś będę stara, pomarszczona, znaczy najpierw pewnie pomarszczona, potem stara, bo ja jestem wiecznie młoda duchem, więc myślę, że twarz mi poleci najpierw niż wiek, chociaż nie wiadomo. I co? I że sobie z przyjemnością popatrzę, jak te moje dzieciaki rosną, bo to po dzieciach widać najbardziej, nie? Bo Kaj we wrześniu idzie do pierwszej klasy. Ten mały bąbel, który tak naprawdę wychowywał się na waszych oczach, który się... Bo ja chyba zaczynałam nagrywać, jak on miał kilka miesięcy. Gdzieś tam były jego pierwsze kroki, jego pierwsze słowa, jakieś tam raczkowanie. A od września idzie do pierwszej klasy. A Robert? Robert, taka kluska, mała, gadająca też po angielsku i w ogóle taka śmieszna teraz. Słuchajcie, on ma prawie 1,80 m. No przesadziłam, no 76 na pewno, bo ostatnio mu na 1,78 m kupowałam kurtkę, a chciałam troszeczkę większą, więc 76 w takich granicach. Jest ode mnie wyższy, muszę na niego tak patrzeć. Chuda szkapa taka, wiecie, jak to dojrzewający chłopcy takie mają, chude, długie nóżki, chude, długie rączki, takie patykowate. Długie, kręcone włosy, o które walczy cały czas, nie chce ich ściąć. No i w sumie dobrze, mi się podoba właśnie, że to ma, że on ma swój styl i go na przykład nie przymusza. Masz mieć krótkie włosy. Twój wizerunek, ty się pokazujesz ludziom, ty chodzisz. Chociaż ja powiem wam, że ja zawsze, zawsze, odkąd pamiętam, że zaczęłam się interesować płcią przeciwną, mi się zawsze podobali faceci w długich włosach, bo ja zawsze uważałam, że oni mają takie coś w sobie innego, coś ciekawego, jakąś tajemnicę, jacyś są tacy, no. No i teraz właśnie mój syn ma długie włosy, ale absolutnie nie wywierałam na nim żadnej presji, nawet ostatnio robiąc porządki. Znalazłam jego zdjęcie ze szkoły, kiedy miał po prostu normalną, zwykłą, krótką fryzurkę, to złapał się za głowę i powiedział, że już nigdy nie zetnie włosów. Także, no dobra, nie, bo już jest ponad 20 minut, więc ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że jeszcze jesteście, że jeszcze przyjdziecie, że jeszcze kolejne wspólne kawy przed nami. No generalnie myślę, że przez najbliższe kilka tygodni może się nawet ciekawie coś tu dziać, ale to o tym wszystkim w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że jeszcze nawet w tym tygodniu, co dzisiaj jest? Wtorek. Także myślę, że w tym tygodniu jeszcze uda mi się wrzucić i w ogóle jakby 2 filmy w tygodniu się wrzucały, to ja bym była super mega zadowolona. A wam życzę cudownego, miłego,
przekochanego, przesłonecznego dnia, pierwszego dnia wiosny. Fajnie, dzięki, że jesteś ze mną na kawce. Będzie mi mega miło, jeżeli wciśniesz łapkę do góry i pokażesz się w komentarzu, bo YouTube zepchnął ten mój kanał już po prostu w kanał, ze względu na to, że po prostu no, nic tu się nie działo. Nikogo tutaj nie było, więc jakby wepchnął go w czeluść, więc teraz wypadałoby go trochę wypchnąć, a niestety bez Was jest to niemożliwe. Więc będzie mi mega miło, jeżeli się odezwiesz, pokażesz, że jeszcze tu jesteś. Mega mi będzie miło, jeżeli sprawdzisz, czy masz na pewno subskrypcję z dzwoneczkiem, no i jeżeli zostawisz łapkę do góry, a w ogóle najbardziej mi będzie miło, jak po prostu się pokażesz. Nie mogę się doczekać, czy zobaczę tutaj moje stare, kochane mordeczki, które ze mną były tyle lat. Jestem mega ciekawa, czy wciąż tu są. Jeszcze raz przesyłam moc energii, super dnia wiosny, w ogóle całej wiosny i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko, pa, pa.